Hej, ze strony witam was z Dantone Najsensowym, kręciku z Mario Forwa Ostras, to pora na ostatni główny etap. Latająca forteca Twompów. No szczerze mówiąc, mi na latająco nie wygląda, bardziej jakby stała i po prostu wiadu bardzo silny. Chyba, że będzie latała później. Na przykład przy walce z Bowserem, albo na zasadzie, że wisi po prostu. Dlatego jest taka nazwa. No na pewno są twompy, no w to nie wątpię. Okej. Firebro, czemu nie? No lepsze Firebro niż Hammerbro. Przynajmniej jak jesteś nad nimi, to jesteś sejo nad nimi. W sensie, że raczej nic ci nie zrobią. Idź fajnie, idź. Ja poczekam. Mam bardzo dużo czasu. 1000 jednostek czasu z Mario Forever na początku etapu było. Ładny utwór w tle, nie wiem w sumie jaki, ale w sensie skąd jest, ale ładnie brzmi. Okej, teraz muszę niestety trochę poczekać, ale cóż poradzić, przynajmniej mam Fire Flowera. Rozbijam go na ścianie, bo czemu nie. Ulala. Kucaj Majo, kucaj. Bardzo dobrze Majo. Naprawdę. No masz w sumie duży ogień, ale ja mam większy. Okej, co my tu mamy dalej? Aha, to są chyba takie twompy, co spadną dopiero jak są blisko. No dobra. A przynajmniej się nie przesuwają jak się podnoszą, bo to byłaby przesada moim zdaniem. Chwila, może najpierw się pozbędę kup, chyba najlepiej byłoby po prostu... O dobra, tu teraz mniej więcej. Trochę za bardzo zaszowałem, ale jakoś przeżyłem, co? Aż mi się przypomina pewien etap, jakoś nie mogę sobie przypomnieć, co mi to przypomina, ale był już jakiś etap Mario Forever, co się właśnie tak tłumpy przesuwały. Czy przypadkiem nie w sieci ujemnym, drugim? Nie pamiętam, jakimś chyba pustynnym w sieci. Nie, nie mówcie mi, że muszę się zmieścić idealnie. Ale dobra, jakoś się udało. A ja naiwnie liczyłem, że tu będzie one-up na zasadzie, że jak masz już checkpoint, to możesz nieskończoność jazdy się zabijać. Dobra. Gdzie on się przesuwa? Nie no, lepiej to zrobić tak, żeby on jak najniżej uderzył. O! Coś takiego. Świetnie. No dobra. O, a ten się już nie cieszy, jak obewiemy od niego, a zwykły twomp się cieszy. Jest tu coś ukrytego, czy tak na zasadzie po prostu... Damy trochę monetek, bo czemu nie? Chyba tak. No dobra, już chyba wolę obewać, tak? Chwila. Nie strzelaj, proszę cię, weź się odsuń tak trochę, o. Dziękuję. Bardzo. Już bym zginął na czymś takim, ech. Dobra. Naprawdę świetnie. Okej. A jak ja mam tu... Aha, dobra. Uff! No dobra. W sumie przez ten wiatr czasem ciężko zauważyć, co mamy zrobić. Trzeba się przypatrzeć lepiej. Okej. To akurat było w sumie łatwe, bo były na tej samej wysokości, aby było na przykład, że są schody, o! To już byłoby gorzej, co? No i na wcale nie ma tak dużo czasu, bo trzeba się bawić z tymi wszystkimi
pompami. No i fajnie, mam tego grzyba. Nie no, powiedzcie mi, że coś tu jest ukrytego. Skąd znam ten utwór? Aha, ja mam to złapać, Jezus. Ja tak się dziwiłem, czy to mam unikać tego? Aha! No to teraz mi jeszcze nie mówcie mi teraz, że nie dostanę nigdy. O. No skąd znam ten utwór? Na 100% go znam, ale nie umiem powiedzieć skąd. Czemu tak trudno jest trafić Bowsera młotkami w Mario Forever? Au. No. No strasznie jest go ciężko trafić, bo te młotki tak jakoś lecą daleko. Wolę jak lecą tak w SMB, że możesz sobie ustawiać mniej więcej ich wysokość, chyba że tu też możesz. Nie możesz, bo przy kucaniu jest coś takiego. Okej, najpierw rozkruszyć dziada. No właśnie, no i Mario strasznie wysoko tym rzuca. No nie lubię po prostu rzucać tymi młotkami, no. Strasznie daleko tym rzuca. Wolę jak jest SMB. Właśnie za bardzo przyzwyczajałem do SMB, bo tam się rzuca lepiej młotkami, znaczy łatwiej po prostu. Tutaj to tak lecą. Aha. No przynajmniej są cały czas te młotki mam zapewnione. O, skacz, to będzie lepiej, skoro tak bardzo lubisz skakać. To przy okazji łatwiej cię trafić nieco. O, no i znowu, teraz tu natomiast za daleko. Jeszcze nie! O, dobra, jeszcze raz tylko i nareszcie. Jeszcze głowa mu została, fajna walka, tylko po prostu nie lubię tak za bardzo Hammer Suit. Znaczy, lubię, ale wolę FSMBX jak się rzuca, niż jak tutaj, jakoś tak nie lubię tego rzucania. Okej. Okay. A znając życie, to wcale nie będzie teraz łatwiejszy, tylko będzie miał jakąś fuję, co? Nie? Wszystko, co robi teraz, to nawala tak jak domyślny Bowser. A teraz to młotki są potęgą, jak go tak szybko rozwalają. Nie no, nie są złe, tylko trzeba się przyzwyczaić do tego rzutu, bo po prostu... No, jak się rzuci tym, no to jest potęga, no. Bez dwóch zdań. Finish him. No i proszę bardzo. No po prostu trzeba dobrze stanąć, no. Bo w SMB jest jednak łatwiej nimi kierować, bo można nacisnąć jeszcze strzałkę w górę, żeby rzucić blisko, ale wysoko. Tutaj natomiast, no, chyba się nie da. Nie wiem, może się da jednak tym kierować. No i dzięki Lucky tu za pomoc. Oczywiście bez ciebie bym sobie nie poradził. Nieźle. No, muszę przyznać, że... bardzo fajny etap, aczkolwiek ten Bowser był w sumie łatwy, no zmalałem jak tylko mogłem w sumie ile razy obywałem do tego Bowsera, ale Lucky tu i tak przylatywał dać młotki. Miał po prostu chyba duży zapas, co? No w każdym razie dobra, wygląda na to, że... Tutaj będą te bonusowe etapy. Nie wiem, czy przejdę dwa bonusowe etapy w jednym odcinku, czy wszystkie w jednym odcinku, zobaczę zresztą. W każdym razie to byłoby na tyle. Ogólnie to... No ogólnie Bowser był łatwy, bo... Dostawaliśmy mnóstwo tych Hammer Suit. No i przy okazji, jak już się zniszczyło mu tę skorupę, to nic nie miał. Myślę, że będzie miał jakieś nowe ataki. No na pewno był łatwiejszy niż ten w Clown Carze w Great Bowser's Castle. No dobra, w każdym razie pora na pakiet pozdrowień. SMAJO8282, SXMAJO865, MAFANDABI, FIREFLOWER11, Jakub Mistrz, Kali Brodkowski, Maciej Tomanek, Felix, Kisiel153, HDB4, Jakub1986, Mozi Szalony, Krzysiu YouTube, Skorpion221, Dolarek, Dawid, Kisiel100, no, Mech, Rzeźni z Blaviken, Kuba, Crispol, NelsonX, Dzianoś, Desen, Dokuro, PVZ, Pichaczowano 150, Demus, Simon Gaming, KNP, i tutaj mam parę wątpliwości, czy czytałem.
czy czytałem, że Blaviken, Firefly 11, Kisses 53, chyba czytałem. No dobra, w każdym razie ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, pozdrawiam was bardzo gorąco, trzymajcie się, cześć!